Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj krótka informacja o kolejnym spotkaniu społeczności w stoku. a mianowicie Cryptostok, 13 spotkanie. Jak zwykle spotykamy się na Sienkiewicza 110, tudzież 112, wejście od ulicy Ryskiej. Firma Software Hut, która bardzo od wielu spotkań nieodpłatnie udostępnia nam swoją salę konferencyjną, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście tym razem coś nietypowego, a mianowicie tym razem prelekcję wygłoszę ja. Ostatnio mieliśmy Rafała Kiełbusa, jeszcze wcześniej mieliśmy kryptodeva, także tym razem prelekcję wygłoszę ja. Tematy jeszcze nie wymyśliłem, ale na pewno będzie coś coś fajnego, coś z jajem, jak, jak to się mówi w moim stylu. Czego jeszcze możecie oczekiwać? Oczywiście wstęp jest całkowicie darmowy. Zaczynamy o godzinie 18, ale jak nawet się spóźnicie trochę, to się nic nie stanie. Fajne osoby można poznać. Jest wydarzenie na Facebooku, oczywiście, które. Które znajdziecie tutaj pod spodem, a przy okazji e, także relacja z poprzedniego, się tutaj u góry ukazuje relacja z poprzedniego Kryptostoku, na którym Rafał Kielbus. Tym razem zapewniam, że relacja, która zostanie nagrana, bo wszystkie prelekcje zawsze są nagrywane, będzie już lepszym dźwiękiem, bo już powinienem dostać mikroporty. Oczywiście darmowe napoje alkoholowe, bezalkoholowe, darmowe, e, darmowa pizza każdy raczej się kawałkiem ciepłej pizzy zawsze zamawiamy, także dzięki naszym sponsorom. Partnerami medialnymi tego wydarzenia jest portal comparic.pl, a także strona bitcoin.pl.org. Także tutaj nasi dzięki nam wspierają nas medialnie. Na pewno znajdziecie artykuły na tej stronie. No i cóż można więcej rzec. No zapraszam Was wszystkich serdecznie jako organizator. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Będzie na pewno ekipa warszawska, bo już się zapowiedział Piotr Sobiecki oczywiście. Pewnie CryptoDev będzie. Zobaczymy jak tam dodo. Także silna ekipa warszawska też na ryse reprezentuje. Liczę także na ekipę z północy województwa, czyli suwał, liczę na Patryka z ekipą, mam nadzieję, że się pojawicie. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i widzimy się 10 stycznia. Na razie.